Kobiety, które sobie powiększyły biust, przede wszystkim powinny nosić odpowiednio dobrany biustonosz. Z tego powodu, że dotychczas prawdopodobnie miały mniejszy rozmiar biustu i skóra nie jest przyzwyczajona do noszenia raptownie o wiele większego rozmiaru, więc ta skóra będzie bardzo szybko poddawała się rozciąganiu i prawdopodobnie opadaniu biustu. Więc jeżeli chcemy zapobiec temu, żeby biust się nam zniekształcał przy właśnie wkładkach, przy implantach, powinniśmy jak najszybciej udać się do brafiterki, udać się na profesjonalny brafitting, dobrać sobie odpowiedni rozmiar biustonosza i nosić biustonosz, bo on nam daje podtrzymanie i stabilność. Jeżeli nie nosimy biustonosza, wiele kobiet właśnie, które ma zrobiony biust, ma implanty, twierdzi, a ja sobie zrobiłam biust, wydałam sobie tyle pieniędzy, teraz mam już z głowy, nie muszę nosić stanika, bo mam piękny, okrągły biust. To jest złudne myślenie, bo ten biust ładnie będzie wyglądał przez jakieś parę miesięcy do roku czasu. Później skóra zacznie po prostu się naciągać i w rezultacie będziemy mieli efekt gruszki, ja to tak nazywam, kiedy mamy u podstawy piersi, mamy bardzo rozciągniętą skórę, a implant wędruje nam do samego czubka piersi, i opadając po prostu pod wpływem sił grawitacji, biust będzie nam ciążył i taki kształt gruszeczki nam się zrobi, więc nie ma innego wyjścia, jak udanie się na korektę i znowu pod nóż, pod skalpel, aby poprawić sobie to. Więc naprawdę bardzo, bardzo namawiam kobiety, które sobie zrobiły operację plastyczną piersi, na udanie się jak najszybciej do brafiterki, dobranie rozmiaru. W tym wypadku polecam biustonosze, które są bardziej zabudowane, które mają usztywnioną miseczkę, która nam nada odpowiedni stopień podtrzymania. Mamy świetny produkt, biustonosz Panache Sport. To jest biustonosz sportowy, który jest bardzo wysoko zabudowany, dotąd jest zabudowany. On daje nam świetne podtrzymanie w czasie uprawiania sportu, ale on nie tylko jest dobry w czasie uprawiania sportu. Właśnie lekarze, plastycy polecają ten biustonosz dla kobiet po operacji powiększenia piersi. Z tego względu, że wysoki stopień zabudowania powstrzymuje jakikolwiek ruch.